Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Palionowie, ponieważ mamy wiele różnych rzeczy, które trzeba, prawda, zbadać. Tak jak wiemy, na ostatnim odcinku spotkałem się z Dave'em i z Bzykiem i omówiliśmy sytuację związaną z Palionką, ponieważ sytuacja, no, jest troszkę podejrzana. Nie wiadomo, dlaczego Milki spotyka się z Palionką i muszę to koniecznie zbadać, tym bardziej, że znaleźliśmy jakąś ich tajną bazę, która jest, zbyt różowa. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19 i możemy dać sobie taki challenge, że jeżeli uda wam się zostawić łapkę w 5 sekund, to ja robię fikołka na podłodze, dobra? Macie czas na zostawienie łapki w górę, dopóki nie zrobię fikoła. Uwaga. Mam nadzieję, że wam się udało. Jeszcze nigdy w życiu nie robiłem fikołka na tej podłodze, ale dobra, był to pierwszy raz, ała moje plecy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście na Palionowie. Jestem już tutaj przed domkiem Palionki, ponieważ chciałbym jeszcze raz pójść do tej bazy, żeby ją zbadać, żeby się, prawda, dowiedzieć czegoś więcej. Tym bardziej, że odkryliśmy tam takie, jakby, jak to się mówi, ramki. To są ramki, tam akurat świecące takie ramki specjalne, do których jak się włoży itemy, no to podejrzewa. O, kurczę, wariaciku. Tu robimy tak, unik, unik, opum, i pum, jeden cios, drugi. Nie miał nic do powiedzenia, koniec tematu. Dobra, można tutaj wejść przez wodę, też to odkryłem ostatnio. I tutaj mamy tą, prawda, bazę. Na całe szczęście jestem sam na serwerze, więc nikt mnie teraz nie przyłapie, więc mogę się czuć naprawdę spokojnie. No i mamy to. To jest bardzo podejrzane, ponieważ ostatnio to wypełnialiśmy różnymi blokami. To myślę, że ma jakiś, tu jest jakiś specjalny system, jakiś specjalny schemat, który jakoś musi działać. Coś tutaj trzeba zrobić, żeby to po prostu jakby zadziałało. Ja za bardzo nie mam pojęcia, co to może być, ale możecie napisać w komentarzach. Już wiem, że pod ostatnim odcinkiem prosiłem o to, żebyście napisali propozycję, co tutaj by trzeba było zrobić. Jeszcze nie patrzyłem na komentarze, ale sprawdzę, jeżeli chcecie, to możecie napisać również pod tym filmem propozycję. Ja sobie oczywiście poczytam i zobaczę, może któraś z propozycji będzie faktycznie, że tak powiem, wiarygodna i może faktycznie któraś jakaś tutaj opcja ustawienia czegoś na tych ramkach będzie miało prawo bytu i może gdzieś się tutaj jakaś baza pojawi, albo może gdzieś indziej, nie wiem. To się, prawda, tak naprawdę okaże. W każdym razie ja chciałbym zbadać przede wszystkim relacje między Milki a Palionką, no bo Palionki totalnie nie znam i wiecie, no muszę jednak pilnować, żeby Milki nie miała jakby kontaktu z ludźmi, którzy no są jacyś tacy specyficzni. Jeszcze Palionki nie poznałem, nie wiem jaka ona jest, nie gadałem w ogóle z Palionem na ten temat, a będę musiał chyba. Więc za niedługo możecie się spodziewać odcinka, gdzie po prostu pogadam z Palionem na temat Palionki, no bo to jednak ktoś od niego, nie? I ja tak nie ufam, ale może Palion zmieni wszystko, może tak. Możecie też napisać w komentarzach, co wy sądzicie o tym, bo może ja źle po prostu rozumiem, może ja powinienem jej zaufać. Nie wiem, ale chcę w każdym razie wiedzieć, o czym tutaj jest rozmawiane, bo czuję, że tu może być spiskowane, tu może być zdecydowanie spiskowane i wpadłem na świetny pomysł, widzowie. Świetny pomysł polegający na tym, że muszę wybudować jakiś budynek, który sprawi, że będę miał usprawiedliwienie, dlaczego się kręcę w tych okolicach. No i uznałem, że mógłbym wybudować po prostu taki jakby straganik, w którym bym sprzedawał jakieś rzeczy i wiecie, jakby ktoś mnie zobaczył tutaj w tej okolicy i by się spytał, co ja tutaj robię, no to bym powiedział, idź, idę do straganu, o co ci chodzi, jesteś jakiś, kurczę, nadpobudliwy i tak dalej, wiecie, o co chodzi, no i wtedy jestem jakby usprawiedliwiony, tylko muszę ten straganik wybudować przede wszystkim, ale chciałbym najpierw jeszcze pójść do Milki, żeby zobaczyć, czy tam przypadkiem nie ma jakichś śladów. Skoro jestem sam na serwerze, muszę to wykorzystać, muszę tam pójść, muszę sprawdzić, czy na pewno nie ma tam żadnych ukrytych wiadomości, nie ma tam jakichś ukrytych rzeczy i tak dalej, ponieważ ten dom co prawda niedawno powstał, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, mi się wydaje, że tutaj możemy się czegoś spodziewać. Tym bardziej, że ostatnio Milki zostawiła list u Palionki, więc podejrzewam, że teraz może się stać to samo w drugą stronę. No więc tak, dobra, mamy jakąś skrzynkę na starcie. Chyba tej skrzynki tu nie było. Tak czułem. Oj, tak czułem, o nie. No i tak szybko znajdujemy książkę. Dobra, patrzymy. Hejka Milki, miło spędziłyśmy czas ostatnio. Co ty na to, żeby powtórzyć nasze spotkanie jeszcze raz? Musimy pogadać o wielu rzeczach i sama wiesz o czym. Do zobacz. Okej, czy dobra, czyli faktycznie jest jakby, musimy pogadać o wielu rzeczach i sama wiesz o czym. To widzowie, tutaj brzmi jak jakiś przekręt. To brzmi, jakby tutaj było coś planowane. Ja oczywiście tą książkę zostawiam, żeby Milki sobie mogła normalnie ją przeczytać, jak tutaj przyjdzie, żeby się nie zorientowała, ale ja, czy ja powinienem jakoś, kurczę, to jakąś kopię tego zrobić? No wydaje mi się, że odcinek to jest idealna kopia. Mam dowód w postaci odcinka, mam dowód w postaci tego, że to nagrywam, że mam udokumentowane, że faktycznie była taka książka. No więc jakby nie będę tutaj już nic więcej w tym temacie robić, ale jeszcze bym przeszukał ten dom, czy tutaj czegoś więcej przypadkiem nie ma. No bo tak, tutaj jakiś normalny
normalne rzeczy. W sumie to tutaj nic takiego specjalnego. Tutaj troszkę ziemniaczków. Nic specjalnego. Totalnie nic. Naprawdę tutaj się nic nie dzieje. Dobra, zobaczmy te skrzynki jeszcze. O! No. Tu jest jakaś... Przyznanie działki, dobra, to wiem co to jest, bo to sam jej dałem, ale ma 2 diamenty. Nie wiem czy pamiętacie, ale był taki odcinek u Milki, jeżeli oglądaliście tam, gdzie ona wykopała diaksa, którego ja znalazłem. I mi się jeden diaks należy. Ale niech zna moje dobre serce. Nie będę jego zabierać, sam sobie znajdę swoje diaksy. A musimy znaleźć, bo potrzebuję diamentowy kilof po to, żeby zebrać obsydian, po to, żeby mieć jeszcze 2 dodatkowe diamenty, po to, żeby móc zrobić w końcu enchant u siebie na chacie, bo totalnie nie mam tego enchantu. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, co tutaj się kryje. O, Emilia też widzę, że enchant chce zrobić, tylko też jak widać nie ma enchantu jeszcze. No ale dobra, zobaczmy tak, to jacuzzi, czy tu jest coś podejrzanego? Chyba nie, ale mogę się popluskać przynajmniej. Nie no, fajne jacuzzi, mi się wydaje. Szkoda, że bąbelków nie ma, ale... Jak to się mówi, kurczę, wszystko w swoim czasie. Dobra, czy tutaj coś możemy się spodziewać? Nie, wszędzie porozkładane po równo węgla, wszędzie po 32. No ale jest, kurczę, dokładna ta Emilia. Dobra, czekajcie, weźmy tu jeszcze... Dobra, i tu jest magazyn, tu jest tyle skrzynek, że nie wiem, czy mi się chce to wszystko przeglądać. Ona pewnie jeszcze tutaj nawet tego nie za... Te skrzynki wyglądają podejrzanie, zdecydowanie podejrzanie wyglądają, że są akurat zamurowane. Oho, kurczę, dobra, czekaj, a nic tutaj nie ma, dobra, to mogę swobodnie otworzyć. Tu, oj, dobra, czy tu coś jest? A, też nie ma, dobra, czyli po prostu, że tak powiem, błąd w budowie, tak można nazwać to, błąd w budowie, to było chyba tak, tak i tak. Chyba tak to było, już nawet nie pamiętam. Ej, ja mam jeszcze 2 skrzynki swoje, czy ja tu jest... Nie, miałem chyba swoje, dobra. Na szybko to sprawdzam, ale wydaje mi się, że tutaj totalnie nic nie znajdziemy. Wydaje mi się, że jedyny sposób, jaki możemy tutaj, prawda, że tak powiem, spróbować zrobić, to po prostu wybudować tam ten stragan jakiś, po prostu, żebym miał jakąś, wiecie, jakieś alibi tego, że tam mogę sobie przebywać i tak dalej. No bo ewidentnie coś jest tutaj przede mną ukrywane, no wydaje mi się, że też bym porozmawiał z Emilią o tym wszystkim. Ładny balkon ma. Porozmawiałbym z Emilią o tym wszystkim, ale, wiecie, jednak wolę jakieś śledztwo na początku przeprowadzić sam, żeby tak wiedział. Jakbym się jej prosto spytał, to ona mi powiedziała, że nie, co ty ten, a później już by wiedziała, że ja tutaj się czegoś domyślam, nie? A tak, mogę póki co zrobić takie minimalne śledztwo, żeby nie do końca wiedziała o co tutaj, prawda, chodzi, a po czasie, prawda, podejdę do niej i powiem halo, halo, ja tutaj o wszystkim wiem. Dobra, wiecie o co chodzi, dobra, to teraz tak, stragan, ja potrzebuję jakiś budulec na to, żeby go wybudować, bo totalnie nic nie mam, a przydałoby się cokolwiek mieć, żeby jakkolwiek wybudować ten stragan, więc szybko sobie skoczę tutaj po drewienko jakieś, bo tutaj mi jeszcze zostało do budowy mojej chawirki, więc weźmy to, mam jeszcze jakiś tutaj, o, to drewno jeszcze, weźmy w całe drewno, bo mi się wydaje, że stragan zrobimy z drewna. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na poprzednim Palionowie, tym właśnie, gdzie był Lucyfer i wszystkie takie kurde złe rzeczy, no to tam miałem taki stragan właśnie, który był zrobiony z drewna i coś na stylu tego straganu chciałbym tym razem zrobić. No bo podobał mi się ten stragan, nie będę ukrywać, że mi się podobał, więc myślę, że ten sprawdzony sposób po prostu wykorzystam i zrobię jeszcze jeden taki podobny stragan, w miarę coś tego typu, wiecie o co chodzi. Nie wiem, zobaczymy jak to się, że tak powiem, zrobi. W każdym razie muszę podjąć decyzję, gdzie ten stragan wybudować. Tu jest fajne miejsce. Czy tu chcę coś budować? Czy to jest za daleko? Może to jest za daleko? Może to powinno być bliżej, ale za to jak będzie bliżej, to będzie bardzo podejrzane. Musiał tu wybudować, nie, tu jest za duże miejsca. Wiecie co mi się wydaje, że lepiej będzie jak zrobimy to tu, bo tutaj zrobimy to tak, wiecie, tak skitrane, że tak, że blisko, ale nie do końca, tak żeby miał z daleka, prawda, podgląd. Najważniejsze, że miał podgląd na tamtą jaskinię i że miał podgląd na wejście tam. Jak tutaj będzie to trochę wyżej, to będę miał podgląd w sumie. Ewentualnie sobie podskoczę i będę wszystko widział. Więc wydaje mi się, że to miejsce jest idealnym miejscem, w którym możemy rozpocząć jakąkolwiek tutaj, prawda, że tak powiem, zaawansowaną budowę. Więc możemy zrobić tak. Tutaj zrobimy w tym miejscu takie podejście jakby z piasku. I tu w tym momencie musi być jakaś tutaj, prawda, tu, coś tego typu. I tu, tu. Okej, zaznaczmy tutaj krawędzie może. Zróbmy tak, tak, do tyle. Do tyle. No jakoś tak to tutaj musi być, nie? Tak mi się wydaje. Za bardzo nie mam pojęcia jak, ale dobra, zróbmy tutaj na szybko jakieś, prawda, budowanko, prawda, zabudujmy to jakkolwiek, żeby tutaj, prawda, to się prezentowało dobrze. Zróbmy taki straganik, który tutaj będzie miał jakąś, że tak powiem, funkcjonalność. Zrobię też craftingów dużo, bo myślę, że zrobię coś takiego, żeby tutaj, prawda, można było sobie craftować, nie wiem w sumie po co to jest takie coś. Tu bym potrzebował tego piaskowca. Tutaj jest domek jakiś, czy tu jest piaskowiec taki? Chyba nie ma tutaj tego piaskowca. Dobra, ja szybko skoczę w takim razie. Albo tu!
Co tu robi tyle dirta? Co to ma być? Dobra, idę do siebie, bo ja na pewno mam tego piaskowca. Tak mi się wydaje, że go mam. Mam nadzieję, że mi zostało jeszcze, jak robiłem tą ścieżkę. Ale możliwe, że chociaż kurczę, nie, ja chyba wszystko wykorzystałem. Bo tutaj później Emilia jeszcze robiła tą ścieżkę do siebie i zabrała ode mnie. Więc chyba nie mam piaskowca, A nie, mam. O kurde, i to dużo. Dobra, super. Super! Dobra, mamy to, dobra, świetnie. Teraz pytanie bardzo ważne, to nam na pewno wystarczy, ale teraz trzeba zrobić, prawda, ten gładki piaskowiec. Tak się robiło gładki? Nie, go się robiło w jakimś tym, jak to się nazywa. Tutaj się robiło chyba to. Tak jest, nie, to jest? Ej, bo już się pogubiłem, czekajcie, czy to jest to? Nie, to nie jest to. Ja chcę ten wypolerowany. Jak się robiło wypolerowany? Ej, zapomniałem, jak się robiło wypolerowany. Smooth to nie. Dobra, ej, zapomniałem. A może się to przepalało? Chyba nie. Czekajcie, to? Chyba też nie. Ej, zapomniałem, jak się robiło ten... Dobra, ej, tu mam w ogóle złota dużo. Muszę to zabrać, już jakiś expik tutaj jest. Odłóżmy to w takim razie tu, bo tu mam jeszcze... Dobra, 10 złota, jesteśmy bogaci, niesamowite. Dobra, nie ma to znaczenia, idziemy, po prostu postawimy i tak ten... Nie musi być gładki, bo przecież ja nawet nie wiem, czy to jest gładki. Z gładki? Ta, smooth sandstone. A ja mam tu smooth sandstone'a, to jest to samo. A kurczę, dobra, czyli zrobiłem. Czyli ja miałem już, dobra, nieważne. W takim razie mamy smooth sandstone'a. Możemy go, prawda, super wykorzystać. Dobra, więc wszystko jest w należytym porządku, że tak powiem. Dobra, mamy to. To jest najważniejsze, dobra, robimy tak. Tutaj staje, a tu w ogóle jest inny. To ja tam robiłem tylko te smoothy. Ale dobra, to i tak z góry wygląda identycznie. To nie ma znaczenia, nieważne. Dobra, zróbmy tak, tutaj musimy zrobić wejście od boku. Więc przydałoby się też tutaj w tym miejscu zrobić taką ścieżkę, która mnie tutaj doprowadzi, prawda, do tego, żeby to jakkolwiek połączyć. Dobra, zróbmy to z tego, nie ma to znaczenia, zróbmy tak. I jakoś tu się prezentuje, że tak to ujmę, nie? Tak mi się wydaje. Chociaż, czy tu chcemy parzyście, czy wolałbym nie parzyście? Chyba bym wolał nie parzyście, tak mi się wydaje. Chyba tu bym wolał tak. Nie parzyście, tak, mi się wydaje, że nie parzyście wyjdzie lepiej niż parzyście, bo później będziemy mieli też łatwiej chyba z jakimś, muszę, kurczę, no chyba nie parzyście będzie lepiej, tak mi się wydaje. Dobra, tu stawiamy tak i teraz tutaj to trzeba zabrać i tu postawić dirta, halo, dirt, dobra, mamy dirta, tak chyba będzie lepiej, bo to też za duże będzie wtedy, jak to zrobię takie ten, no i tu trzeba postawić wyżej. Tu zrobić taki system, boom, o coś tego typu. Mam więcej tego? Mam, tak. Tu, robimy tak. Super. No i tak to mniej więcej będzie, dobra, słuchajcie, ja zrobię cięcie i wybuduję cały ten stragan, tak żeby on fajnie wyglądał, muszę go tutaj dobrze przekminić i zaraz wam pokażę, jak on wygląda już finalnie, jak go całego skończę. A więc przyszedł ten moment, w którym ukończyłem właśnie ten stragan, jest już wszystko zakończone, uwaga, 3, 2, 1, 0 pokazuję wam i... O, za dużo kliknięć, dobra, tu jest piękny stragan, oczywiście póki co jest zamknięte. Tutaj tak, prawda, widzicie, jak to pięknie tutaj wygląda. Tam z tyłu dałem takie, jak to się nazywa, te beczki. Ale w każdym razie jest napisane wkrótce otwarcie, pod tłustym tostem, na pomarańczowo, podświetlone, tak żeby w nocy było perfekcyjnie widać. No i wydaje mi się, że prezentuje się to świetnie. Podmieniłem to na to inne drewno, z tego powodu, że jakoś tak bardziej mi to pasowało, było takie jaśniejsze, wiecie o co chodzi. Bardziej pasowało do reszty tutaj budynków, tamten był taki zbyt ciemny totalnie i za bardzo się jakby tak wyróżniał, chociaż ten i tak się wyróżnia, bo ma tutaj jest brzozowe, znaczy to dębowe, a tutaj jest świerkowe drewno. No ale trudno, trzeba tutaj jakiejś, prawda, jakiejś rozmaitości dodać. Jest to w końcu pod tłustym tostem, musi to być troszkę inne. No i wchodzimy do środka, tutaj w tym miejscu i patrzcie, tutaj możemy tak. Stąd mamy podgląd, a nie, nie mamy takiego podglądu fajnego, ale tu staniemy i mamy tam podgląd na to, żeby widzieć, czy ktoś tam wchodzi do tej jaskini. Niestety nie mam podglądu na wejście do palionki, ale wydaje mi się, że jakoś to tutaj, prawda, ogarniemy, że jakąś drabinę tutaj bym jakbym piętro zrobił, to jest to. Mi się wydaje, że... Tak, to jest to, ale mam teraz pomysł. Ja zrobię dwupiętrowy ten stragan,
i na samej górze zrobię, na górze zrobię takie moje biuro, z którego będę miał okno na wgląd i wtedy będę mógł na wszystko patrzeć, będę miał na wszystko oko. To jest plan idealny w takim razie. No i mamy piękny stragan, który prawda w przyszłości tu zostanie w ten sposób otwarty, tylko w sumie to się pozbędę tego wtedy. No i tutaj będę mógł, prawda, mówić siema, siema, kupcie moje produkty i tak dalej, no będzie, prawda, super fajnie. W każdym razie, na dany moment to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie, już jutro o godzinie 19:19, na którym mam nadzieję, że dowiemy się jakichś innych rzeczy, muszę się spotkać z Palionem koniecznie i też z nim porozmawiać na temat tego wszystkiego, no bo on, to jednak troszkę go też dotyczy, to jest w końcu Palionka, wiecie o co chodzi, więc muszę z nim o tym porozmawiać, w każdym razie. To wszystko oczywiście w następnych dniach, więc subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Pozdro. Pa, pa.